Puchar Braci Czachorów to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów dla sportowych talentów. Kilkanaście lat temu grupa nauczycieli publicznej szkoły podstawowej nr 5 wpadła na pomysł, żeby uhonorować słynnych braci sportowców. Zorganizowali turniej, impreza chwyciła i tak narodziła się tradycja. Obecnie organizatorem Pucharu Braci Czachorów jest publiczne gimnazjum nr 5. W tym roku taka impreza odbyła się już po raz 16. Poziom był dość wyrównany, można powiedzieć, i dość wysoki. Grali w tym roku inni chłopcy niż w zeszłym. Roczniki poprzednie odeszły, gdzie naprawdę też był poziom bardzo wysoki. Mam nadzieję, że te szkoły, które dzisiaj grały, godnie zaprezentują nasze miasto w rozgrywkach międzypowiatowych. Zawody są rozgrywane w ramach renomskiej Olimpiady Młodzieży. Finałowe mecze trafiły na fatalną pogodę. Deszcz, zimno, wiatr nie mogły jednak popsuć humorów uczestnikom. Pogoda fajna, no. Murawa śliska, więc fajnie piłka chodzi, więc to też zaleta. Do meczu o trzecie miejsce i brązowe medale przystąpiły reprezentacje gimnazjów nr 10 i nr 22. Spotkanie mogło się podobać. Zespoły walczyły o każdą piłkę, liczyła się ofensywna gra. Gimnazjaliści z PG nr 22 z czasem zyskali przewagę. Przeprowadzili kilka popisowych akcji, które przyniosły im gole. PG nr 22 wygrało mecz 5-1. Przede wszystkim szczelna defensywa, tak? Zamurowaliśmy od tyłu, straciliśmy pierwszy bramkę, ale chłopcy się po prostu też nie poddali, skontrowali później jeszcze dwa razy, no i udało nam się. No niestety w pierwszym meczu ponieśliśmy sromotną porażkę 1-6, gdzie nas drużyna ZSO nr 4 załatwiła w ten sam sposób. Na brawa zasłużyli też oczywiście pokonani. Dziesiątka walczyła dzielnie, zdobyła honorową bramkę. Troszeczkę pechowo, bo bodajże trzeci raz z rzędu zajmujemy czwarte miejsce, ale nie o to chodzi. Liczy się zabawa. Najważniejsze, że chłopcy pokazali, na co ich stać. Uważam, że czwarte miejsce też jest miejscem dobrym. Tym bardziej, że będziemy rozstawieni w przyszłym roku. A to już wielki finał Pucharu Braci Czachorów. W niebieskich strojach reprezentanci publicznego gimnazjum nr 4. W żółtych koszulkach zespół z gimnazjum nr 8. Ósemka broniła tytułu mistrza. Drużyna czwórki była w tym spotkaniu troszeczkę lepsza. Chłopcy są starsi o rok, o dwa od chłopców ode mnie z ósemki. No i to wyglądało tak, jak wyglądało. I rzeczywiście doświadczenie było po stronie czwórki. Do przerwy zespół trenera Marka Chudzińskiego zdobył jedną bramkę. Po zmianie stron dołożył jeszcze 3 trafienia. Ciężko było, mimo tego, że są wyniki 4-0 w finale i w półfinale 6-1, ale to były takie wyrównane mecze, można powiedzieć. No, piłkarsko byliśmy najmocniejsi i uważam, że zasłużenie wygraliśmy. Uczniowie gimnazjum nr 4 wygrali finałowy mecz 4-0. Grali dojrzale, spokojnie i przede wszystkim skutecznie. Zdradzić, co wam trener przed tym meczem mówił, jaki plan taktyczny mieliście? No, żeby strzelać po ziemi, bo mokra murawa. No i tyle, że jesteśmy najlepszą drużyną w Radomiu i że musimy to wygrać. Mimo porażki w finale, powody do radości mieli też chłopcy z ósemki. Do tej pory nasza szkoła przez poprzednie 2-3 lata miała miejsce pierwsze. Niestety ci chłopcy odeszli, mamy teraz młodych chłopców z klas pierwszych, drugich. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku wyglądało. Finałowe zmagania były atrakcyjnym widowiskiem. Mecze trzymały w napięciu, nie brakowało efektownych akcji. Emocje były naprawdę duże. Spotkały się 4 dzisiaj najlepsze drużyny naszego turnieju. Rywalizacja była naprawdę zacięta. Jak widzieliśmy, nikt tutaj nie odpuszcza i w meczu o trzecie miejsce i w tym meczu o pierwsze miejsce, gdzie spotkały się gimnazja nr 4 i 8. Dwie najlepsze drużyny awansowały do dalszej rywalizacji w Igrzyskach Szkolnego Związku Sportowego. Trener Marek Chudziński z optymizmem czeka na występy czwórki. Teraz są międzypowiaty w przyszłym roku i pierwsze dwa najlepsze zespoły, dwa z międzypowiatowych, awansują do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży. Ambicje wasze sięgają na pewno medalu Igrzysk Mazowieckich. No nie ukrywam, że uważam, że mamy na tyle mocny zespół, że powinniśmy powalczyć na Mazowszu jak najlepsze miejsce. Dekoracja najlepszych drużyn odbędzie się w listopadzie.